Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na bardzo wiosenny, smaczny koktajl. Będzie to koktajl przygotowany z warzyw pozornie uznawane za mało atrakcyjne. A przynajmniej ja zawsze postrzegam tak korzeń pietruchy czy korzeń selera. Dodatkowo coś zielonego, czyli łodyga selera. I jeszcze, żeby dodać troszeczkę słodyczy, całość wzbogacę sokiem z jabłek. Ten pyszny, wiosenny, zielony koktajl przygotowuję razem z firmą Philips i zachęcam Was gorąco do spróbowania właśnie takiej kompozycji warzywno-owocowej. No to zaczynamy. Na początku warzywa i owoce dzielę na mniejsze części. Duże jabłka kroję na ćwiartki. Od korzenia pietruchy odcinam twardą część, a korzeń selera dzielę na mniejsze kawałki. Od łodyg selera odrywam takie ładniejsze listki, one posłużą mi potem za dekorację, a całość dzielę na mniejsze kawałki. Teraz przygotowuję sokowirówkę i kolejno wrzucam owoce i warzywa. Jeżeli będziecie wrzucać po kolei jabłka, pietruchę, seler, a także seler naciowy, to zobaczycie już w dzbanku, jak fajnie zaczynają się rozkładać kolory przygotowywanego dzisiejszego smacznego wiosennego koktajlu. Po odciśnięciu wszystkich owoców i warzyw otwieram dzbanek i całość delikatnie skrapiam sokiem z limonki. Sok z limonki doda tutaj odrobinę smaku, ale przede wszystkim dodaję go po to, aby mój koktajl nie ściemniał. To wszystko mieszam i napełniam szklanki. Jak widzicie, koktajl po wymieszaniu jest taki atrakcyjnie zielony. Całość dekoruję pozostawionymi wcześniej listkami z łodygi selera, a także pokrojoną na plasterki limonką. Zobaczcie, tak prezentuje się koktajl. Jest bardzo zielony. Ja już oczywiście próbowałam. Jest niesamowicie smaczny. Naprawdę, tak jak Wam wspomniałam, mimo że te warzywa z pozoru mogą się wydawać niektórym mało atrakcyjne, to w smaku, w połączeniu wszystkich z dodatkiem tego jabłka, smakuje super, nie jest ani za słodki, ani zbyt kwaskowaty, ekstra, idealny na wiosnę. No i to niezła bomba witaminowa. Zachęcam Was gorąco do spróbowania dzisiejszego koktajlu. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki pomysł na wiosenną bombę witaminową. Czekam na Wasze komentarze, a także na zdjęcia Waszych koktajli, może też jakieś własne kombinacje, coś jeszcze tam dorzucicie. Zostawiajcie zdjęcia koktajli na stronie www.kotlet.tv. Pa, pa!